Cześć Dzisiaj taki szybki film odnośnie pierwszych wrażeń dotyczących nowego Citroena C4 w wersji Electric. Nagrywam go w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest dość nietypowy samochód, myślę, że warty takiego dłuższego przyjrzenia się, a druga rzecz to chciałbym, abyście powiedzieli mi, czy nagrywać takie filmy, ponieważ wiem z doświadczenia, że często pierwsze wrażenie odnośnie jakiegoś samochodu może się bardzo różnić od tego, które będziemy mieli po tygodniu jazdy na przykład. Także sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Napiszcie, czy chcielibyście takie filmy, abym robił częściej, czyli takie krótkie, pierwsze wrażenia, a potem zobaczymy w pełnym teście, jak to finalnie wyszło. Zobaczcie sobie szybko, jak ten samochód wygląda. Jest ich bardzo mało na ulicy, jeszcze. Także warto. Jest dość dziwny. Ja jeszcze sam nie mam zdania, no ale wygląda tak. Ja, oczywiście, o wszystkich szczegółach technicznych, pojemności bagażnika i tym wszystkim, co trzeba powiem później. No to są pierwsze wrażenia. Także zapraszam do środka. środek wygląda tak. Jest tutaj troszkę wspólnych cech, które możecie znaleźć czy znać z innych modeli Citroena, szczególnie tutaj i tutaj. Pokażę wam to później, ale jakoś tam mocno zagubiony nie jestem. Przy czym samochód ma parę fajnych innych rozwiązań, na przykład ta półka na ładowanie smartfona, zarobista rzecz, że mamy tu smartfon, a tu jednocześnie dodatkową półkę na jakieś gadżety. W ogóle jest sporo schowków, także jest to fajna rzecz. No i oczywiście samochód, który nie ma drążka do zmiany biegów. Ale pokażę wam na przykład jedną ciekawostkę. Odpalmy sobie ekran, wyświetlacz i zobaczcie na to. Tak wygląda wyświetlacz, a tak wygląda telefon. Czyli w zasadzie telefon jest praktycznie większy. Dziwne, co? No, a taka ciekawostka. Tutaj, tak jak mówię, dość podobnie jak to w Citroenach. No ale najważniejsze oczywiście kryje się tutaj i pod maską. Także może ruszmy, przejedźmy sobie kawałek i powiem wam parę rzeczy odnośnie pierwszych wrażeń z jazdy takim samochodem. To co trzeba zrobić to oczywiście wrzucamy sobie D. Odpalamy. Oczywiście nic nie słyszymy, no bo nie mamy czego, wrzucamy drive i do przodu. Tak jak powiedziałem, nie będę teraz robił długiego filmu. Chcę wam w zasadzie tylko powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie z zasięgiem. Teoretycznie ten samochód ma nawet 350 km zasięgu, co oczywiście jest raczej mało realne. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, tym bardziej, że mamy temperatury koło zera no 3 stopnie rano jest jeszcze chłodniej, także bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. A druga rzecz, cały ten test będzie dla mnie ciekawostką pod jednym względem. Ja bardzo polubiłem samochody elektryczne, i w głównej mierze jest to dlatego, że te samochody są mega dynamiczne, a w zasadzie moc, którą mają, jest oddawana w każdym momencie. Ile byście nie jechali, naciśniecie gaz, macie full power. I dlaczego to jest ważne w przypadku tego modelu? Dlatego, że to jest samochód, który tej mocy ma mało. To jest najwolniejszy elektryk, jakim do tej pory jeździłem. Jestem bardzo ciekawy sam swoich wrażeń, jak to będzie z elektrykiem i tej przyjemności z jazdy takim samochodem w chwili gdy tej mocy nie ma, czyli samochód dla mnie straci swoją największą zaletę. I myślę, że pod takim kątem też będę próbował ten test prowadzić, czy ten tydzień testowy, że tak powiem. Jestem mega ciekawy swoich wrażeń, bo jest to, tak jak mówię, zdecydowanie najmniej dynamiczny elektryk, z jakim miałem do czynienia. Także zobaczymy. Napiszcie, jak Wam się ten samochód podoba. To, co zdążyłem Wam pokazać, to wygląd, który jest. I właśnie, jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Dawno nie miałem samochodu, żeby tak dużo ludzi się gapiło na mnie, jak jeżdżę na samochód. I to może być ważne dla osób, które chcą się wyróżnić i żeby się na nich ktoś patrzył, ale też dla osób, które jeśli nie chcą tego, to miejcie tą świadomość. Naprawdę bardzo przyciąga wzrok ten samochód, jeśli chodzi o przechodniów, i większość osób zwraca uwagę chociażby, co to jest. Także to też taka ciekawostka. Dobra, kończę dzisiaj i dajcie znać o Waszych pierwszych wrażeniach odnośnie nowego C4. Miłego dziąka, trzymajcie się, cześć!